Dzień dobry wszystkim, z tej strony Karamon i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat jak expić najszybciej w New Worldzie. Przedstawię wam kilka metod, które do tej pory sprawdzałem i wydają mi się, że są najbardziej wydajne. Może pierwsze zacznijmy od tablicy, którą już wszyscy na pewno do tej pory odkryli, jeżeli grali w poprzednich częściach odsłony bety. Dla osób, które dopiero zaczynają w mieście, które przejęte jest przez waszą frakcję, bo oczywiście najlepiej jest wtedy wykonywać te questy z powodu profitów, które dostajecie za miasto, ponieważ rozwijając swoje miasto w waszej frakcji dostajecie profit, który możecie sobie sami wybrać podczas wykonywania danych questów w mieście. Gdybyście wykonywali questy w mieście, to będzie wam skakiwał level miasta i będziecie mieli do wyboru poszczególne etapy, które chcecie rozwijać w tym mieście, w którym właśnie wykonujecie te questy. To jest tablica. Tablica mieści się w każdym mieście. Jestem akurat teraz na spociku, będę wam pokazywał parę rzeczy tutaj związanych. Więc w mieście przykładowym macie tablicę, na której możecie wziąć questy. Macie Warburton, a jest w takim mieście troszeczkę jest w innym miejscu, ale praktycznie przy tych samych znacznikach. Więc w mieście Everfall znajdziecie townboard po tej stronie. O, zresztą tu jest town projekt, bo nie zwróciłem o dokładnie. Powiem uwagi, więc wykonujecie questy, robicie rotacje pomiędzy miastami, które posiada wasza frakcja, najbliższymi. Możecie wykonywać do tego też questy po drodze, które wam się wyświetlają. Jeżeli będzie wam brakowało parę mobów, nie przejmujcie się z tym, dokończycie sobie questa później, wrócicie go, oddacie. Będziecie zbierali materiały, gdzieś w pobliżu podejdziecie, oddacie tego questa, to jest zawsze wasz exp. Jeżeli chodzi o tablicę, to chyba jest najbardziej, że tak powiem, optymalnie robić sobie na początku rotację między dwoma miastami. Jak macie już wyższy level, posiadacie więcej azotu, żeby można było się przemieszczać między miastami, możecie zwiększyć tą rotację już do trzech. I będziecie widzieli wtedy, czy progres się wam zwiększa. No, ja zaobserwowałem, że po 3 miasta to już jest bardzo duży skok, jeżeli chodzi o expo. Drugą metodą znów jest to tak zwane zbieractwo, rzemieślnictwo, czyli jakikolwiek craft, który wykonujecie w grze, daje wam po prostu expa. Zbieracie materiały, dostajecie expa. No i jeżeli chodzi o zbieranie materiałów, mogę wam pokazać. Znajdujecie sobie w miarę spota, który nie posiada jakichś mobów agresywnych, jeżeli macie mały level. I zbieracie roślinki. Herbsy, jak zwróciliście uwagę, dodają po jakieś tam 10 do 30. Czasami potrafią krytnąć na laku i wtedy dostaniemy, w zależności od poziomu danego, którego mamy, może być 300, może być 500. XP jest różny. Jeżeli podnosicie już herbsy, pamiętajcie też o tym, jeżeli macie jakiś inny dodatkowy mac do podnoszenia, tak jak w tym jest na przykład hemp, zbierajcie po prostu macy z całego spota. Na tym spocie robię około kilku tysięcy w jakieś powiedzmy 30-40 minut, jeżeli nikt mi nie przeszkadza, spot jest wolny i utrzymuje cały czas rotację. Jest progres i to widać po pasku. Wychodząc ze spota mamy około 4-5 barów na samym podnoszeniu. Do tego nam dochodzi jeszcze krawcenie z danych materiałów, co zebraliśmy w mieście, więc ten exp cały czas się kumuluje. Jeżeli chodzi o zbieranie jeszcze, mogę dodać od siebie, to miejsca, gdzie są elitarne mobki. Jeżeli skurujecie, bądź nie zaczęliście jeszcze skurować,
polecam wam od samego początku rozwinięcie sobie tak zwanego skórowania. Czyli taki skinnik. Tracking to wiadomo, że moby, czym większy mamy level i zabijamy je, później nam po ilości ich zabicia pokazują się na mapie. Wracając jeszcze do skinowania. Jeżeli zdobyć, polecam zdobyć jak najszybciej level 100 tego skinowania, ze względu na to, że moby 30+, wymagają już bardzo dużego levela. Od 100 levelu możecie sobie przyjść na spota, jeżeli posiadacie level powiedzmy 10, 20, 30, możecie przyjść na spota, który mieści się w tej lokacji, jest to Rest Shore, podznajduje się w tym miejscu. Jest to mały kamp, w którym kampie są świnki. Używam teraz mały filmik tego kampu. A jak widać na filmiku, kamp, w którym respią się świnki. Robicie sobie pulę, najlepiej to robić 2-3 osoby, mieć 2 DPS-ów, 1 heala. Jeżeli macie dobry sprzęt, możecie sami próbować na AOE szybko zabijać moby. Pulujemy moby w jedno miejsce, rzucamy skille AOE. Staramy się jak najszybciej, żeby nasz partner ani my nie zginęli. Po zabiciu mobów skurujemy je. Żeby je skurować, niestety potrzeba level 100. Za każde skurowanie dostajemy około 600-800 expa do skilla, plus jeżeli wejdzie nam lag przy skurowaniu, to zależne to jest też od waszego poziomu, na levelu 4-5, 4-3 dostawałem za skinowanie 350 do 600 expa. Jak widać, tych mobów jest dosyć sporo, więc około 50 mobów respi się co kilka sekund, jeżeli je zabijacie. Więc exp jest naprawdę horrendalny. Po prostu można stać sobie tam, ludzie mogą zabijać wam moby, a wy możecie tylko non stop skinować, bo nie są w stanie wyrobić, nawet jakby tam było full party, żeby te wszystkie moby tak szybko zeskinować. Więc jeżeli chcecie szybki power leveling, macie wbity setny skinowania, szybko przebiec całą sobie mapkę, odblokować sobie waypointing, fast traveling, przed campem, samym spotem możecie sobie postawić swoje wyrko, jak zginiecie od razu się pojawiacie. Więc nie musicie się tym przejmować, możecie to nawet robić bez przedmiotów, żeby nie tracić golda i reper kitsu. Więc jeżeli chodzi o levelowanie na skinowaniu, to jest najlepszy na ten moment parę leveling, jeżeli chcecie to robić solo. Dodatkową opcją na szybkie levelowanie jest wykonywanie dungeonów. Jeżeli jesteście już, że tak powiem, na etapie levelowania przy końcu, wasz level jest powyżej levela 30, a dungeon miał wymaganie level 20, polecam szukanie grupy, bądź jeżeli ktoś was zaprasza na danego dungeona, nie patrzcie na to, że więcej tutaj dostaniecie expa, idźcie na Dunga. Na Dunga dostajecie po pierwsze, że gemy, duża ilość expa i tak idzie dla waszej postaci, to jeszcze dodatkowo rozwijacie swoje mastery weaponów, które są bardzo, że tak powiem, najważniejsze. Ponieważ jak już macie rozwinięte daną broń, ona zadaje, każda broń, którą będziecie później w progresie zakładali, będzie zadawała coraz więcej obrażeń, z względu na to, że te skille będą już wymaksowane. Jeżeli chodzi o expienie, uważam, że to są najszybsze metody. Możecie dodatkową metodą, która jest najszybsza, ale musicie już posiadać grupę, jest bicie elit na spotach. Są różne spoty, niektóre polecam, niektóre nie polecam. Polecam spota na piratach, jest to level 25. Jak widzicie tutaj na zaznaczonym screenie, znajduje się w tym miejscu.
Kolejny spot, są to elity na levelu 35. Ten spot też polecam. Moby mają bardzo duży cast, żeby w ogóle zadać wam hita, więc czasami zdążycie, nawet jeżeli chcecie je farmić solo, spokojnie je zburstować. Na party jest wiadomo o wiele lepiej. Następny spot są to moby levelu 45-46. To są wymieszane moby mele z range'owymi. Nie do końca mi ten spot pasuje, więc ja akurat na tym przedziale levelowym zdecydowałem się na farmienie obok tego właśnie spota, na tych świnkach, które wcześniej wam pokazałem w filmiku. Bardzo szybko leci tam exp z samych mobów, dodatkowo broń się nam ładnie leveluje, daną, którą używamy, plus jeszcze są, jak wspomniałem wcześniej, exp ze skinowania, który jest naprawdę kolosalny. Jeżeli chodzi o levelowanie, to są chyba najszybsze metody. Jak na razie nic więcej nie znalazłem. Nie używam żadnych jakichś exploitów, bugów. Chociaż z tego co widziałem, to na razie nic o tym nie wiadomo. Żadnego takiego info nie podał. Mam nadzieję, że podobał wam się ten materiał. Podejrzewam, że będą się pojawiały jeszcze inne w najbliższych dniach albo godzinach. Dziękuję wam wszystkim za obserwowanie mnie na kanale. Dziękuję też za followki. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Ahoj!